Magazyn stanowi kwadrat o buku mającym długość 17 cm. Artykuł znajduje się na rozkładzie dwóch sąsiadujących ze sobą stron. Są to strony numer 68 i 69. Autorem tekstu jest Adam Czerniawski. Tytuł zapisany został ozdobną czcionką w kolorze czarnym. Brzmi Alea, jak ta jest. Tytuł od tekstu został oddzielony grubą czarną linią, która w połowie długości została przerwana, a w pustej przestrzeni umieszczono piorun w pozycji horyzontalnej w kolorze pomarańczowym, który nawiązuje do wzoru pioruna, będącego elementem identyfikacji graficznej projektu redakcji BB. Pod kreską, pogrubioną czcionką, został zapisany wstęp do tekstu o treści. Zastanawiałeś się może, jak to jest być wampirem w mrocznym fantazy, rycerzem zbawiającym świat, czy szefem złej korporacji w cyberpunkowym świecie? A co, jeśli możesz nimi zostać nawet bez wodzenia z domu? Poniżej wstępu znajduje się tekst artykułu, który został zebrany w cztery równolegle rozmieszczone na stronie kolumny. Koniec tekstu został oznaczony graficzną czarną kropką na końcu ostatniego zdania. Po prawej stronie znajduje się grafika, która zajmuje prawie całą stronę, z wyjątkiem kolumny z tekstem w lewym górnym rogu. Autorem grafiki jest Kacper Kościółek. Grafika jest kolorowa. Grafika przedstawia realistyczny stół z lotu ptaka. Kąt stołu znajduje się w połowie dolnej krawędzi strony. Stół zajmuje większość strony. Za jego dolną lewą krawędzią ciągnie się jasno-różowe tło. Po prawej stronie tło ma kolor pomarańczowy. Na stole rozrzuconych jest w różnych miejscach 11 kości do gry w różnych kształtach. Dwie z nich są standardowe, inne dochodzą do 10 i 12 oczek, inne są w kształcie piramidy. W prawym górnym rogu znajduje się tekst napisany pomarańczowym kolorem. Brzmi on: Szukasz miejsca i towarzystwa do wspólnych rozgrywek? Zapraszamy do centrum miasta w każdą środę. Dowiedz się więcej na www.centrum.miasta.pl. Poniżej znajduje się czarne logo centrum miasta. Treść artykułu brzmi Demogorgon, łupiesz samy słów. Każdy, kto oglądał Stranger Things, kojarzy im te stworzenia. Skąd wzięto ich nazwy? Z gry RPG Dungeons and Dragons D&D, która przewijała się przez wszystkie sezony, w którą grali główni bohaterowie tego serialu. No dobrze, ale czym są te gry RPG? Gry fabularne, gry wyobraźni, z języka angielskiego role-playing games, w dosłownym tłumaczeniu gry w odgrywanie ról, potocznie są zwane rpg RPGami, roleplayami. Chodzi w nich o wcielanie się w wymyślone postaci. <laughs> Można to porównać do teatru improwizacji, w którym aktorzy siedzą przy stole. Są to gry podobne do LARPów. oznacza to samo w obu skrótach. Role-playing, odgrywanie ról. Jednak w przeciwieństwie do niej dzieją się w głowach graczy, a nie live-action. Kolejnym ich wspólną jest występowanie obok innych graczy mistrza gry, MG, który za cały system i scenariusz historii. Jest narratorem oraz w się tzw. bohaterów niezależnych, NPC, Non-Playable Characters, czyli niegrywalni bohaterowie. Oczywiście całą magię tworzy interaktywność opowieści oraz odgrywanie ról. Na przykład BG, bohaterowie graczy, podejmują decyzję, że zaprzyjaźnią się ze smokiem, zamiast z nim walczyć. MG nagle zaczyna panikować, bo mu się cała fabuła rozsypała i musi improwizować. Na tym właśnie polega urok RPG, na niesamowitej nieprzewidywalności. W takim razie, po co do kostki? Każdy podręcznik do gier fabularnych jest najczęściej osobnym systemem RPG. Składają się na niego dwa elementy: opis świata gry oraz opis mechaniki. Pierwszy z nich przedstawia uniwersum, w którym rozgrywa się akcja danej kampanii. Mechanika gry także składa się z dwóch części: tworzenia postaci reguł rozrywki. Bohater kracze jest opisany wieloma cechami zależnymi od systemu, mogą być one rysowane albo wybierane. Najbardziej rozpowszechnione to rasa, pochodzenie np. krasnolud Nowy Jork, klasa, profesja, czarodziej, chemik, atrybuty, współczynniki, zręczność, siła i umiejętności, zwinne dłonie, charakteryzacja. Wszystkie są opisane na karcie postaci. I tu dochodzimy do tego, po co są kostki, do których nawiązuje w tytule. Z języka łacińskiego, ale jak ta jest, kości zostały rzucone. W RPG pojawiają się różne kości, od trójściennych do dwóch Przydaje się nam podczas testowania różnych rzeczy. Test to rzuty danymi kościami na bazie pewnego atrybutu. Gdy na przykład siła wynosi 30, to w zależności od systemu trzeba wyrzucić mniej lub więcej niż to 130. Jeśli się uda, zdałeś się, musi musisz się wyjawić, jakie twój bohater ponosi konsekwencje. Na test mogą działać również modyfikatory, utrudnienia i ułatwienia. Pomóc sobie można poprzez umiejętności, dzięki którym odejmuje się punkty od wyniku rzutu lub je do niego dodaje. Tak, chcę być mistrzem. Nie, nie chcesz. Uwierz mi, twoi gracze nie będą przyjeżdżać na umówione sesje. Nie będą mieli się w, w postać, bo popsuć scenariusz. Dobra, oczywiście żartuję. Po pierwsze, znajdź drużynę, dobrze poznaj ludzi, z którymi będziesz grał. Po drugie, musisz bardzo szczegółowo zaznajomić się, się z systemem. Możesz też stworzyć własny, jednak na początek radziłbym wykorzystać jakieś znane i proste, np. Warhammera, który jest powszechnie uznawany za najłatwiejszy. Po trzecie, napisz scenariusz, lub wykorzystaj jakiś z internetu. Polecam stronę konkursu Quentin, na którym jest pełno darmowych tekstów w PDF-ach. Po czwarte i najważniejsze, graj i baw się dobrze. Tak, chcę być graczem. Masz dużo łatwiejsze zadanie od Mg, na którym spoczywa ci cały ciężar sesji. Łatwiejsze nie znaczy jednak mniej ważne. Musisz przygotować swoją postać, jej tło i historię. Musisz ją także dobrze odegrać, bo czym jest nawet najlepszy scenariusz przy płaskich bohaterach. I baw się dobrze, bo to w RPG najważniejsze. Gra RPG to nie tylko świetna zabawa, to także szansa aby lepiej poznać innych ludzi, rozwinąć, rozwinąć swoje umiejętności aktorskie oraz myślenie niekonwencjonalne, nawiązać przyjaźnie i ciekawie spędzić czas. Grajcie!